Siema, hejos! Siema. Siema, Oskar, byku, zobacz, mam dla ciebie piękną robotę. To jest okleinka dla Tomka. Patrz, rękawiczki mu dałem. A po co mu rękawiczki? No, żeby miał w czym jeździć. No bo Tomek nie kupuje sobie, nie? Z logo swoim. No z logo. Ty, a widziałeś w komentarzach, że ktoś, nie wiem, czy był w tej drukarni, czy coś, bo widział wydruk z napisem Black Ekipa? No. W komentarzu ktoś napisał. No to napisał. Akurat Tomkowy widział. No. Jest też brokat ładny. A dużo elementów? Tomek nie ma dużo. Jak nie ma dużo elementów? O, weź to rozpostrzyj, tutaj podłoga czy to jest. To jest. To się przerazisz tym. Trochę jest. No, trochę jest. Wielki człowiek, wielka Ukraina. Lewie, no to takie ładnie spakowali, pozaginali. No jest pozaginali, no. No jest, no. To widziałem. Bo to by im nie weszło, nie? No i tutaj są jeszcze to zagięte. Ale są fajne, bo nie są takie szerokie. To będzie łatwo przyklejać, nie? A kto to umyje? Tomek. A gdzie jest Tomek? W Niemcowym. Musimy to skasować, ile weźmiemy? 500. Z 500, nie? No. Na lekko. Ile chcesz za tą robotę, Oskar? 500. Ale tak szczerze powiedz. No 500, nie? 500, nie? Z umyciem? Z umyciem? 500. Zobaczymy, czy więcej nie wyjdzie. No. Wiesz, jak czasówka nam wyjdzie z głową, to według stawki godzinowej będziemy liczyć. I na waszych oczach będzie się tworzyła legenda CB500 Tomka, nie? Dobre te logo. O kurde, ty, ładne. No. Ale chyba trochę przerobione, nie? Czy mi się wydaje, nie, czy to jest takie twoje jest? Tak. Bo to zawsze takie małe miałeś, to nie było tak widać, nie? A tu jest no. Ekipa. Dużo, nie? Jak prawie dłońca. Może trochę przerobione. Brokacik i co? To tupet. A, no jak cholera pasuje. Nie, to tą lampę mu tutaj zakryjemy, będzie dobrze. Tu mu opatrz, jest dziurka, będzie miał punktówkę. Jak na wojnie. No, dzieje się, dzieje się. Będziecie świadkami właśnie. Jak przerabiamy brzydkie kaczątko w potwora. Tak? Brzydkie kaczątko? No to już chyba problem widzę. Bo po pierwsze będzie trzeba to zdjąć, odkręcić. No. Po co to jest w ogóle? Co to jest? Zapalniczka. No to zobacz. To trzeba będzie odkręcić, żeby tu przykleić, a nie ma dziury na tą śrubę, no bo to tu idzie chyba, nie? Tak mi no, się wydaje. No i nie ma no, otworu no. Na dole. No to trzeba ją odkręcić po prostu. No tak, a jak potem skręcić? Na wkręcić. No przez taką nożykiem folię, zrobimy. No to mamy ostry nożyk. No to lipa, co? Że nie ma dziury. No nie no, no, no widzisz, bo na Luki Stara to wiesz. Gorzej no. Dobra, szukam ci płyn do mycia. Bo wszystko mamy. Nowa bajkiem, fast cleanerem lecimy. Nie no, trzeba go umyć. Na razie poczekaj, sobie dopasuję. Aha, no dobra, no to ty dopasowuj. To masz płyn, nie chciałeś, to będziesz tam był. Tak, czyli tak jak lubisz? Tu już odklejone było. Tak, naklejka się tu patrz. Dobra. Masz już tu taka linia. Naplujemy i będzie dobrze. Na propelkę. No propelkę. Pomyślisz, że gdzie to pójdzie? Gdzie to pójdzie? Co ja myślę? Znając Tomka, zamówił nie do tego. No, do 400 zamówił. No, stara. Tu pewnie, tu. Tak. Tu. Ty, no i znowu, no, kurde. Znowu zobacz, otwory są, a nie ma dziurek. Nie? No to ja mu od spodu jakoś wypalę. Ale mnie to zastanawia. Przecież tu powinien być taki plastik. Ja też taki plastik mam, który ci zabudowuje nogę, wiesz. No a widzisz, bo to nie zainwestował w uboższą wersję. Na pewno tego nie było za długo. No nie było. No. Jakby miało, to by było. To powiemy gdzie idzie, ja to też. Kolejeczka. No. Dobra, to szykuj wszystko, gdzie co, jaki element i wtedy szybko przykleimy. Teraz dopasujemy gdzieś. Dobra. Oskar, słuchaj, i pokryją mu, wiesz, co chcę zrobić? No. No bo zobacz, co on tutaj ma. Ma takie... Chcę mu to uciąć. Nie, no nie
sance utnie. Nie? Utniemy? No tak jak ma ten, nie? I już kierunkowskazy mu dam moje. Jak ma ten? No też ma ucięte. No. No. Juri. 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 Haha, wielki człowiek. Nasz wielki człowiek. No, ty. Czaisz to? No, ale nie, to niech on sam to zrobi. Co ty? Niespodziankę mu taką zrobimy. Chodźczeku, krzywo potniemy, będzie afera. Jak krzywo? A ja nie potnę krzywo. Ja mam tego w razie co tego dremla, tego małego, wiesz. Ale to nie, ty normalnie szlifierką jedziesz swoją. No a dreml to jest mała szlifiereczka taka. Nie, my musimy mieć dużą, żeby wiesz, tak bach, od razu było. Bach, tak. Ale to w ogóle inna nie będzie pasować, bo okleina jest potrzebna. No to utniemy ją ładnie, rozumiesz, albo zawiniemy pod spód. To będzie jeszcze lepiej. A ten jak dopasowuje. Ty no akurat ci to pasuje, tak, tak. No nie pasuje. No nie pasuje, no. To będzie pewnie gdzieś tu, z tyłu. Wiesz co, zaraz w internecie znajdę na ich stronie. O. Może będzie coś. Wygoogluj to. Słuchajcie, no Oskar dał sobie radę z okleiną. Podobierał wszędzie, gdzie co potrzeba. Poprzyklejał nawet. Tak wstępnie, tutaj przód. Nie jest takie proste dopasować. O, najważniejszy pokażę, element. Tu, patrz, to, weź sobie to poszukaj. To jest wszystko posegregowane razem dwa, a tam jeszcze drugie tyle. Patrzcie, tu jest ta okleina tonkowa. Tu patrzcie, Tomkowi dałem kierunkowskazy, żeby sobie mógł to uciąć. Bo tu mu woda nawet wchodzi w ten. Patrzcie, tu jeszcze są. Elementy, dużo. Chyba podobnie co i do mojego. Do twojego były dużo większe. Dużo większe elementy, łatwiej. Bo to są największe elementy, a u ciebie to tak. No właśnie, nie sobie wymyślił jeszcze, patrz, 111. A nie, to bez, on to wymyślił. No. Nawet nie widać, że to jedynka, nie? Błażusiak. No, widzisz. Tak? Świata. Super enduro, no. Przechodź i co zaczniemy robić? Czy od tego przodu zaczniemy sobie tu? Od przodu zaczynamy robić. No to szmatę dawaj. Ale słuchajcie, ale pokażę wam jeszcze ten tego. Ten tego. Bleku ma kierunkowskazy w rapi. Widać? Nic nie widać, czy widać? Widać. Potem wam fajnie obraz. Tu jest też przód. Tutaj mamy tył. No już mi nikt nie powie, że nie widać wleka. To jest ta pustka, co nie wycierałeś. Tak, a tu masz płyn do szyb. Masz czysto? No to jest czysta. Ona jest brudna, już wycierałeś po błocie. No tak już na gotowo, żeby wytrzeć, bo to nie wiem. Dobra, to idę po szmatkę. Łe. No Tomek, a Tomek nie wie, że mu uklejamy, wiesz? Nie wie? Nie. Nie będzie zły? Zgadałeś z nim? Nie, nie odebrał, jak zawsze. Aha, no to jego problem. Problem będzie przy płaceniu na koniec. No, to ile ta robota, Oskar? No, po problemach jednak 700. 700. Jest dużo problemów. Nie? Jest dużo problemów. No będzie docinanie. Godzinę no, szukania. No, to możesz pokazać. Tu dziura oczywiście, nie? Ale wiesz co z tym chyba zrobimy? Jak się go klei, podjedziemy do chłopaków od Darka, oni mają takie ostre skalpele do docinania i mogliby to ładnie dociąć. Juri mówi, żeby zostawić zaklejone, to nic się z tym nie dzieje, jest jakby cały element. Nie ma żadnej dziury, żeby nic z tym nie robić. I ktoś na godziębie podejdzie i palec, o dziura! A ty myślisz, że taką tą okleinę to ktoś przedziurawi? Co ty, nie ma takiej opcji. Artysta bleku. Aha, nie, no nie. Ja mam swoją brykę na razie chodzącą, od Tomka nie pożyczam. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. No trochę pożyczałeś. Trochę pożyczałem. Na początku. Nie? Na początku, ale trochę tylko. Trochę tylko. No ile miesiąc? No. Miesiąc tak. Będzie. Od Oskara. Oskar dwa razy dał się golnąć. Tak, i dzwon by był. No. No dalej, dosychaj. Mocny klej na tych twoich naklejkach jest, będzie trzeba potem przetrzeć, jak sobie przyklejałem na tych. Aha. No to potem sobie wiesz.
no myję. O, tutaj to tak wygląda. A ten ogon co tutaj? Aha, bo to... To jest na zewnętrzną część. Aha. To na błotniki idzie. Aha, rozumiem. O ja. Już zaczyna wyglądać, nie? No, ty. No. Okleina musi być tak, nakładna. Tu wzór, nie? Żeby się schodził. Piękny. To taki szerszeń będzie, ty. Mucha. No mucha, no mucha taka czerwona. Czerwona z Afryki. Owocówka. O, owocówka w powiększeniu. Ale ta lampa to jest, wiesz co, tu... Ona gdzieś... jest zaparowana, nie? No. Ją by trzeba było albo folią okleić, żeby nie było widać, albo ją rozebrać, jeżeli się da, wiesz, żeby... No i żarówkę Tomek będzie wymieniał. 20 zł takie chińskie żarówki. Te co od tobie? Te LED-owe, no. Nawet jak to na pół roku starczy, to i tak warto. No chyba, że starczy tylko na miesiąc, to wtedy nie warto. Ale wzór widzisz, jest przesunięcie trochę lipa, nie? No. No bo to, według mnie, to się z tym powinno schodzić chyba, że... Mi się wydaje, że to powinieneś dać tu bardziej, no tu do środka, tak. Nie dociskaj. Nie wypełniać boki, tylko środek. Widzisz? No ale tu już, tu tak, za wysoko. Tak. Ale to za wysoko. No niżej, niżej musisz dać, niżej. O, o, o. Ale bardziej do środka i niżej, dobrze. No jest teraz do środka. No i teraz drugi dopasujemy. Jeszcze nie przyklejam nawet. Nie, no już dobrze będzie, no bo tu już nie skorygujesz tego inaczej. No nie. Bo jest tu idealnie do linii. Tak jest. No ty to jednak masz wprawę. Zobaczymy tak. Dobra. Ty to może już tak zostawmy, już my nie róbmy. Kurde, to przed tym to już. Nie no. Tu trochę wchodzi na górę za bardzo. A to trochę najniżej. No ale wzór musi się schodzić. A tak no to... Czekaj, nie dociskaj! Aj, aj. Przecież po to tylko łapię na... Specjaliści od... Nie no, tego trochę trzeba obniżyć. Daję ci przyczynę. Nie, no dobra, to tylko nie naklej drugimi ładami. A za kierunek wskazy, ile od Tomka wziąłeś? Po piątaku? No nie no, za darmo to nie ma co dawać, nie? Symbolicznie, nie? Tak. Dycha, nie? Żeby było na co? Na paluszki. Tak. Teraz chyba za dycha, to się paluszków nie kupi. Kupić. Kupisz jeszcze? Takie wyrzuty. A. Pokaż no, teraz. Dobra. Albo to mi się Haribo. I tak zobacz. I tak jest git. Nie, no nie jest git, bo tu i tak się nie schodzi. Tu schodzi się do tego, widzisz, do linii. Tu jest to cięcie plastiku, no, wgniecenie. No. A ten się nie dochodzi. No też trzeba pamiętać, że te plastiki nie są nowe, nie? One mogą też być już zdeformowane trochę. No tak. Bo to lata minęły, ale... Nie, no zobacz, wysokość jak się nie schodzi. Patrz. No to zrób to trochę opuść. Niżej wszystkie niżej. Trzeba. Obydwa trzeba niżej. Tak? Niżej, ale środkiem trzymaj. O, my lecimy na płyn do szyb. Pierw nowa bajkiem było umyte, potem płynem do szyb. Bez smug, podobno. Ty i tak się kurwa nie schodzi. Co ty? No zobacz, tu się prawie idealnie zeszło grafika, no. A tu i tak jest, zobacz, jaka różnica wysokości. A Tomek myśli, że on ma dobry wzrok, żeby cię widział? No nie, że no ale jest... jak to robimy, to nie róbmy lipy, nie? No. Coś... Nie coś tak. Nie ale... Ktoś już tu podzwonie ten kład był. Podzwonie jest. Nie no, coś tu się nie schodzi, tak jak powinno. Silnie wystraszony był kład. Się w latyki wystraszyłem. Trafimy, tak robimy, nie? Tak. Super. Jakby musiało być. Mucha. Tomek się do nas nie zjebie, jeżeli nie to zrobiliśmy, co? A ja nie wiem, to, wiesz, to jego problem, nie odbiera telefonu. Co mówisz, że co powiemy? Że kurier okleił. No, no są tacy złośliwi kurierzy. Patrz, mucha tu nawet usiadła, patrz. No. Tego chyba bym na razie nie dawał. Nie, no to taki śmieszny jest, fajny. Ale dawaj tego, na razie bym nie dawał, bo tu coś może dojdzie i nam się wtedy nie spasuje. Najpierw większe, nie? No dobra. Tak mi się wydaje. Git. Dobra, to ten na... Co Oskar znalazłeś? A czemu śmieci tu rzucasz? No robotę robię.
Ty, no kurde, ładnie. Fajne takie małe elementy się przykleja, bo... No, nie gną się, nie? Tak. Idealnie. No, kurde. Będzie lepszy od Raptora, ja ci to mówię. Nie powiemy mu tego, że jest lepszy. Nie. Przyjedzie, to powiem, ale kurwa brzydkie Tomek, ale wybrałeś kleinę. Ale wybrałeś kleinę. Kto ci to wybierał, ty? Kto ci to wybrał? A on tej 3 miesiące ją wybierał, nie? No. Od zakupu, nie? No, gdzie nas? Gdzie jest ten? Ta trzecia. No, zaczyna wyglądać. A tu rację masz, nie? Ta lampa to śmietnik. No, teraz psuje. Nie wiem, tak czaltują jakoś, wiesz, coś. Nie wiem, zaślepić. Chodzi o to, że ona jest zaparowana w środku, nie? No ale w ogóle jej wyglądu nie ma, nie? Tylko ciekawe, czy to jest zniszczone z zewnątrz, czy z środka. Bo jak z zewnątrz, to polerkę za 5 dni kupujesz zestaw do polerowania lampy, jak nowa. Nie wiem, chyba z zewnątrz, mi się wydaje, bo jest cała porysowana. Nie wiem, co on tu dziobem wbijał się w piach, czy co. Słuchaj, taki element musimy znaleźć. Ostro, czyli, ostro, albo to, a wiesz co, a tu chyba będzie tak, ten osobno. I ten też będzie się, osobno. Tu będzie, tu szło coś może będzie, widzisz? No. Czyli musi być trójkąt taki. To poczekaj, to chodź tutaj zobaczymy. Patrz, to może, to nie, jest podobne, pewno, nie? Musi być łagodny grzbiet u góry, a ostre zakończenie. No to to? Nie, to jest za duże. Tu nie, na pewno nie z tych jednych. Mamy do wyboru. To. Widzisz? Łagodny grzbiet, dwa duże. Czyli tu z tego jeszcze dobierzemy coś na te boki. Tu, to. Patrz. Tu. No. A nie, czekaj, coś tu nie jest. A, tu. Tu. Ten tu, a ten tu. No dobra, tu, lecimy. Puszczamy. Ale wiesz co, cały gumowy klejmy. Całego. Tu tylko te śruby wykręcimy. I tą stacyjkę tu, znaczy to gniazdko. Wiesz co, masz jeszcze inną szmatę, bo ona zostawia trochę tych farfącli, takie wiesz, pyłki. Takie... No to mówiłem, wejść tamtą, nie, tamta jest czysta. Brudna. Zobacz, widzisz, że zostawia tego, o, widzisz? To lepiej złapie. Nie no, jak to? Na farfocłach. No nie mam, mam tylko takie szmaty. Tu mam, ale nasączoną to... to... Nie, musi być suche, ale... Taka wiesz, żeby nie zostawiała tych pyłków. No, robota idzie nam do przodu. Zaraz zobaczycie, co zrobiliśmy do tej pory z okleiną i składem CB500 Tomka. Po prostu lepiej niż u mnie jest, nie? Patrzcie. To jest numer startowy Tomka, nie? Black Ekipa AG, AG czy AGG. Tu ładnie wszystko współgra. No parę bąbelków jest, no ale to poprzebijamy, nie? To nie chce Tomek zrobić. To nie chce Tomek zrobi, on to tam wie. Jak on by miał to okleić, to kiedy? Tak za miesiąc, bo kiedy on by czas miał, nie? Ja wątpię, żeby za miesiąc zrobił. A tak, my tu roboty tyle. Tak. Kawał roboty, lecimy dalej. Nie no, już coraz lepiej wygląda, tutaj kierunkowskazy ściągłem Tomkowi, nakleiłem, podjąłem to, teraz zaraz przykręcę kierunkowskazy. Lepiej bez tych kierunkowskazów to wygląda, ci powiem, nie? Tu Oskar poleciał już całe filmy. Chyba z tego, nie? To jest tu. Tak, to jest to. No. Tak. Znowu ta zasrana śruba jest, nie? Aj. A tu jest bez gniutego, bez łebka, a to jest z łebkiem na krzyża. No bo Tomek to ma taką cebulę. O, tutaj ma też na ramę. Wlepy. To co, odkręcamy tą śrubkę klejną? Tak, odkręcamy klejną. Coś tu jeszcze powinno być? No słuchajcie, no już coraz lepiej, coraz bliżej. I teraz patrzcie to. Tomek pojedzie, nie? Za miesiąc na żwirowie, nie? Przyjdą tam kumple i to, i tamto, nie, i... Oklejałem sam. Sam oklejałem, pod blokiem, przy garażach. Nikt mi nie pomagał. No wyszło, nie, tu miałem pomysł taki, tam taki. Odkręcam tą śrubę, nie? Nie. Tu, choć pomożesz mi najpierw tu, skończ, zobacz, jakiś... to. Pomogę ci, dobra. Tu do wzoru. Tylko, że będzie trzeba zrobić otwór na śrubę, nie? No to ja zrobię, no. No to kleić. Kleić. Mam ci pomóc przy tym, czy nie? Ja nie wiem. Zobaczymy. To ja idę tamtą śrubę odkręcić. No i chińskie rączki. Za darmożkę. Patrzcie.
niewolnicy z Korei Południowej. Fajko i koko. No, ładnie, nie? Kolejne do śmieci. Co? Swojego numerka nie będzie miał. A dlaczego? No bo to jest na oryginalną owiewkę, jak jest przed swapem. Aha. Naprzód, wiesz. Aha. Tak jak ja mam na przykład, nie? A tu tego już nie ma. Nie ma. A tu mu na licznik nakleimy. To gdzie można iść? Ty no, już tak poważnie wygląda ten głos, nie? Ten Ramon. To gdzie to może iść takie? No coś tu, patrz, a tu? Nie, to za dłuższe. Nie, nie, w drugą stronę. Tak? Tak. No i patrz, to idzie tu, a to nie, tu. Już tam jest dziura. Nie, to nie tu. A tu na tył coś ma? Nie. Tu jeszcze pewnie coś będzie małego, ale to nie to, poszukam coś. Dobra. Te trosy tu mu przykleimy jeszcze. To tak to wygląda tutaj, oblewa ekipa. A tak grzybar był. No, tu. Ten tu. Dobra, lecimy. O, ten tak pasuje. To już w sumie mamy doświadczenie tak. W traktorze, bombardierze i... No, w cebuli. W cebuli. No, których elementów nie możemy spasować? Tu są jakieś takie pasy. Tu takie jakieś malutkie. Czekaj, taka łezka. Gdzie tu jest łezka? Nie ma takiej łezki. Ty, to tu będzie chyba. A nie. Myślałem. A może tu? Wiesz co? To jest tu, tylko że odwrotnie. Że tak? No. No? No, to jest to. To trzeba kibel ściągnąć. Dobra. Już jak usiądę? Kibel czy siedzenie? To jest kibel? Kibel. Aha, bo Tomek tu sra. Tak. A pociągnij, bo ja odbezpieczyłem. Ale syf tu ma. Nieźle. A ten film co taki? Nie, no bo nie zdążył spłukać jeszcze, nie? Nie ma filtra. Co czemu tam kurwa śrubki leżą? No bo części leżą. No bo Tomek myje filtr. Tyle czasu? No. Dobra, no dzisiaj koniec. Jutro będziemy kończyć, bo trzeba tutaj parę elementów zdemontować, czyli tą zapalniczkę tą tutaj. No jest mega. Mega. Jeszcze jak Tomek pomaluje wahacze, paski założy, no bo wziął do domu, nie wiadomo po co. Będzie celowa. Siedzisko do wymiany jeszcze pójdzie. A jutro wam fotę wstawię, jak on wygląda w całości. W każdym razie lewy ekipa tutaj wypadło bardzo dobrze. Jak i tu, jak i tu. Lewy ekipa i tyle. W razie czego, jak się Tomkowi nie będzie podobało, to zgonimy na Kubę. Tak. To nie my oklejaliśmy. To nie my oklejaliśmy. No, mi się wydaje, że chyba dobrze wyszło. Tak jak na nas, na amatorów, to chyba najlepiej. Sam lepiej nie zrobił. Jasne. Tym bardziej, no jak, w ciężarówce w Niemczech. Ale petarda ty, no jest kozak.